lata 20. kojarzą mi się z fantastyczną literaturą, ze świetnymi tekstami kabaretowymi, z rewiami, ze znakomitymi poetami. Jestem wielbicielką Juliana Tuwima i on jest dla mnie główną postacią 20-lecia niezwykłego. No nie bądź taka smutna, nie bądź na mnie zła, posłuchaj starych Jose na... Dlaczego kochamy przedwojenne piosenki? Dlatego, że się nie zestarzały, dlatego, że wciąż są aktualne, dlatego, że ich autorzy zadbali o niepowtarzalność i aktualność tekstów, dlatego, że niosą wciąż ze sobą ten sam ważny, aktualny gatunek literacki, dlatego, że ładunek emocjonalny, uczuciowy i artystyczny nie przeminął, dlatego, że właśnie możemy na nie liczyć w każdej sytuacji życiowej. Wtedy, kiedy się uśmiechamy, wtedy, kiedy się smucimy, wtedy, kiedy mamy jakikolwiek życiowy problem. One zawsze są z nami, dlatego, że właśnie nie przemijają. Przybliżyliście Państwo klimat tamtych lat, muzyka, konkursy literackie i konkursy muzyczne. No bardzo jestem za, popieram i bardzo mi się podobało, także no i tańce, przede wszystkim taniec. Bawię się świetnie. Oceniam, że ten zorganizowany przez bibliotekę jest na wysokim poziomie, bo nie jesteśmy już na pierwszej, to już jest któraś impreza z kolei. No i będziemy na pewno propagować, a jednocześnie uczestniczyć w następnych imprezach. Nie chcemy mumii, które śpią i wielkich dam, a ty oczami rozwarty. W Bibliotece Świętnie się tańczyło i było bardzo fajnie. Szkoda próżnych słów, dziewczyno,